Podczas obrzędowych ognisk ognia pilnują strażnicy ognia, także bardzo proszę o wystąpienie strażników ognia. Mianuję was strażnikami ognia, czyście go jak linzy własnego oka. Nasze uczucia, nasze przeżycia, nasze radości i nasze smutki. Pomyślcie teraz o sobie, o swoich sprawach, tych najważniejszych. Jeżeli zależy wam na którejś z nich, szczególnie, wkładajcie w nią cały swój wysiłek, na jaki was stać. Wszystkie umiejętności. Żeby nasz ogień był dobry, trzeba o niego dbać. Trzeba tak dokładać chrust, by ogień był z nami w rozmowie, by mówił tak jak my, by ogrzał nasze serca i aby rozpalił płomień właśnie w nich. Aby ogień był dobry, musi płonąć również w naszych sercach, duszach i czynach. Trzeba o wiele większego wysiłku, by ten ogień płonął, by nie zgasł. Wiatr rozdmuchuje tlące węgle, iskry lecą wysoko, hen ku gwiazdom. Oczy patrzą prosto i nikt nie spuszcza powiek. Rozgrzani ciepłem ogniska, wierzymy w dobro światła. W dobro rodzące się z ognia. Każdy rozpalony płomyk ma swoją niepowtarzalną rolę. Jedne ogrzewają ludzi zgromadzonych przy ogniskach, inne płoną w lampach czy pochodniach rozświetlających mrok. Zadań, jakie mają do wykonania płomyki, jest
naprawdę mnóstwo, tak jak ich samych. Pewnego dnia kilka płomyków zostało wezwanych na górę gór. Na szczycie zauważyły sylwetkę człowieka. Jednak człowiek ten miał zamknięte oczy, leżał, nic nie mówił i był cały blady. Płomyki dowiedziały się, że ich zadaniem jest rozpalić w nim życie. Więc zaczęły rzucać pomysłami. Stwierdziły, że zaczną najpierw rozgrzewać mu nogi i ręce. Gdy kilka płomyków rozgrzewało nogi im ręce, wkładały coraz więcej sił i w końcu całkowicie wygasły. Inne płomyki że stwierdziły, że to jest głupota, żeby rozgrzewać nogi i ręce. Przecież to w ogóle nie jest ważne, że trzeba rozgrzać mózg. Więc powędrowało kilka płomyków do mózgu, jednak to również nie dało żadnego rezultatu. Dalej płomyki przepychały się, żeby rozgrzewać brzuch, wątrobę, nerki i żadna z tych prób nie przyniosła żadnego rezultatu. Na samym końcu został jeden mały płomyk. Przerażony bezradnością i tym, że został sam, postanowił podjąć się ostatniej próby i powędrował prosto do serca człowieka. Gdy znalazł się już w tym sercu, natychmiast zapłonęło tam tysiące ogni. Ciepło rozeszło się po całym ciele, a człowiek niemalże od razu otworzył oczy. A to właśnie dlatego, że z serca pochodzi ogień, który sprawia, że człowiek zdolny jest do niezwykłych rzeczy. Do miłości, poświęcenia czy nieskończonej nadziei. W taki piękny sposób kończymy nasze ognisko. Dziękuję całemu zespołowi programowemu za piękne treści związane z ogniem. Spotykamy się tutaj przy ogniu. Ten ogień jest dla nas ważny. Jest ważny dla naszej wspólnoty, dla nas wszystkich. Bo jako hufiec, jako harcerze terytorialnie związani z hufcem, jesteśmy częścią bardzo dużej wspólnoty, która oparta jest o wartości wynikające z prawa harcerskiego, z przyrzeczenia harcerskiego. Oparta o ideały harcerskie, o braterstwo, o przyjaźń, o wychowanie patriotyczne. W duchu tych wartości realizujemy nasz harcerski program i również przy tym ogniu, który daje ciepło, daje światło, możemy się wspólnie spotykać, porozmyślać, porozważać.